Okej, witam ponownie. Pokażę wam dzisiaj, jak powinno gasić się silnik. Wyłączać mu zasilanie. Czyli na pewno zaczynamy od Ice Protection. Ice Protection wyłączyć. Włączamy. I wyłączamy iskrowniki. I powinny nam zaraz silniki wyłączyć same. Jeśli nie, a powinny, jeszcze musimy wyłączyć pompy, które nam pompują paliwo. W tej chwili wyłączamy pompy. Okay, i wyłączamy silnik. I tak właśnie wygląda wyłączanie silników. Silniki off, jak widzicie, nie kręcą się. Po takim locie powinniśmy jeszcze poprosić o external power, czyli wchodzimy do FMC. Wchodzimy do menu. Moment, nie tutaj. Wchodzimy do data, menu oraz service i prosimy o GPU request. Powinien podjechać za chwilę. Tutaj agregat. Tak, mamy agregat. Możemy teraz podłączyć się do zasilania zewnętrznego, ze względu na to, żeby nie wyładować tutaj naszych akumulatorów w samolocie. Czyli podłączamy external power i powinien już external power działać. Możemy to sprawdzić w taki sposób. Możemy też powyłączać podświetlenia. Możemy, popatrzcie, nawet wyłączyć zasilanie i ono będzie chodziło, dopóki mamy external power podłączony. Jak tylko włączymy external power, tak będzie wszystko. Baterię jeszcze mamy on. Zobaczcie, nawet jak dam na off, to chodzi dalej. Także popatrzcie teraz, wyłączymy external power i wyłączamy off. I w tym momencie mamy cały samolot wyłączony. Dziękuję wam za oglądanie poradników do Dasha. Jeśli chcecie więcej, po prostu komentujcie, lajkujcie. Cześć, siemka, na razie.